Jest 1 stycznia, godzina 4:30, gorąco. Pokażę Wam tutaj koło mnie na Florydzie domy. Tak jak powiedziałam, najpierw chyba pokażę Wam obok mnie, gdzie ja mieszkam. Tutaj właśnie, o, wjedziemy zaraz. To jest takie osiedle i to się nazywają osiedla różne. To są takie średnio duże domy. Niezbyt duże, dwie sypialnie, dwie łazienki. No do środka nie wejdziemy, ale mniej więcej one mają, ja nie wiem ile, 200-300 metrów kwadratowych, nie wiem dokładnie. Ale tak mniej więcej wygląda osiedle bez bramy, to znaczy jest taka wjazdowa brama niby tutaj. Ale to jest brama, która nie musi mieć klucza, żeby wjechać, bo nie ma żadnej bramy otwierającej się i to jest fajnie zrobione, taka fontanna fajna. No i są takie domy, widzicie, jest tak zwane osiedle i ono tak dookoła tutaj jest zbudowane. Każde takie osiedle ma basen, tutaj widzicie, jest wejście na basen i domek klubowy. No i tu ludzie mieszkają, więc tu są mniejsze, takie jakby kondominia, to są właściwie jeden dom jest złączony z drugim garażem i tutaj tak samo. To jest dom, garaż i ten drugi garaż należy do tego drugiego domu. No i każdy ma płot naokoło i tak dalej. Chciałam Wam pokazać, jak tutaj jest. Może lepiej będzie wyglądać z drugiej strony. Jest spokój. Spokój, cisza, nikt nie jeździ. Oczywiście jestem na rowerze w tej chwili. Jadę na przejażdżkę do mojej mamy, która blisko bardzo mieszka. I po drodze jest tutaj właśnie to osiedle, więc dookoła sobie przejadę. Nic za bardzo nie widać tutaj, bo to jest tak, garaż. Wjeżdżasz samochodem i przez garaż chodzisz do domu, albo możesz wejść przez to wejście takie, prawda, główne. To jest, powiedziałabym, taki w dobrym punkcie, blisko nad zatoką, nie bezpośrednio nad wodą, ale jezioro jest po tej stronie, za tym domem jest jezioro tam i z tej strony jest jeziorko, zaraz Wam pokażę, za tymi domami, którego teraz nie widać. Jeżeli widzicie takie siatki jakby, to nie jest szkło, bo ktoś powiedział, że szkło to są siatki, które okalają basen, bo zawsze basen, jak masz przy domu, to musisz mieć siatkę albo lanaj, dlatego że nie chcesz, żeby wszedł wąż albo aligator do basenu, albo do twojego lanaj. Jak śpisz, na przykład bierzesz drzemkę, no drzemiesz, to nie chcesz, żeby wąż naokoło szyi ci gdzieś tam wchodził, prawda? Co są takie domki? Przejdziemy tutaj do końca i w prawo to Wam pokażę to jeziorko małe. Ale dobrze położony, bo tu zaraz, nie wiem czy słyszycie te łodzie, dzisiaj jest jakiś wyścig łodzi wyścigowych. Słychać nawet, bo tu obok jest woda. Już zatoka jest obok. Już jest. I gdybyście spojrzeli na mapę, to jest to bardzo blisko dużej wody, prawda, zatoki. No i dookoła żeśmy przejechali i tutaj jest to jeziorko, na które mają wygląd te wszystkie domy. Widzicie klatki, klatki to jest albo lanaj z basenem. Głównie baseny są tutaj w tych klatkach, gdzie mają basen i widok na jeziorko. Dużo ptaków, dużo różnych. Tutaj może przejedziemy do tego, bo słychać łódki. Przejedziemy nad zatokę, zobaczymy jak jest nad zatoką. Jeszcze Wam pokażę większe domy. To są małe, to są kondominia, to są tak jakby domowe apartamenty. Dosyć małe. Wam pokażę też troszeczkę większe domy, dobrze? Tutaj naprzeciwko, bo już wyjeżdżamy z tego osiedla, jest osiedle, ale niestety z bramą. I widzicie, wjazd do tego osiedla jest z bramą, więc ja nie mam, chociaż znam kogoś, kto mieszka w tym osiedlu, ale nie wiem, czy mam do niego telefon. Okej, okay, otworzył mi ktoś, także wejdziemy. I
wejdziemy i przejedziemy się, to Wam pokażę te większe domy. Zobaczymy. Nie powiedziałabym, że największe domy, ale to jest jeden dom jednorodzinny, okay? Z basenem, za siatką. Jest taki średnio duży. Średnio duży. Jeszcze większe Wam pokażę. Tu są jeziorka. Jeziorka. Tutaj jest dom duży. Następny dom duży tam z tyłu, z siatką. W siatce jest basen, już Wam mówiłam. Tutaj jest troszeczkę większy. Jest dosyć duży. I te już są nad... Jest wiatr tutaj, bo tu już jest... Za tym domem jest woda. Także przejedźmy się może w tą stronę. Tu jest dosyć... Powiedziałabym, że to jest dosyć duży dom. Okay. Może ma 6 sypialni, 2 garaże. Ten jest dosyć duży. Ktoś ze Szwecji tu mieszka, widzę szwedzką flagę. Ten jest super duży i nowoczesny. No i oczywiście po drugiej stronie woda. Nie mogę wjeżdżać na property, na posiadłość, żeby Wam pokazać, ale tam jest woda. Nie wiem, czy widzicie pomiędzy tymi domami. No i tutaj następny bardzo duży, otwarty garaż. W wielu takich domach, ten jest olbrzymi, bo ten ma jeden dom połączony z drugim, tak jakby guest house. I zobaczcie, ile tutaj mają jakieś treningi piłki nożnej, nie wiem, co tu mają. To jest mniejszy trochę, ale dużo z tych domów, które są takie wysokie, to mają windę w środku. I to jest dom jednorodzinny, ok? I tutaj już, jak widzicie, jest koniec. I nic nie ma tam dalej, także tu się bardzo cichutko mieszka, tutaj cicho, no ale musisz mieć samochód, no bez samochodu na Florydzie, no to są takie odległości. To jest akurat obok mojej mamy, więc ja na rowerku sobie super jadę, o. Jeszcze raz zobaczymy. Ten duży tutaj. Powoli przejadę, żebyście widzieli. Ten jest moloch wielki. Ten dom jest wielki i ten jest wielki, bo to jest dom, który ma powiązanie z drugim domem tutaj razem. A ten, no olbrzymi. A ten dom, to jest wejście i tutaj jest ten dom razem z tym domem. Więc ten jest główny, a ten jest prawdopodobnie guest house, czyli dla gości. Bo dużo razy dom ma dom dla gości też. I przejedziemy się troszeczkę dalej, tamtą stronę. Zobaczymy, jakie te domy są. To są dosyć duże domy. Powiedziałabym kilka milionów, prawdopodobnie kosztują dolarów. Tutaj mamy też pootwierane garaże i wszystko. Tutaj mamy taki mniejszy domek. Tu mamy fajny. I ktoś ma camping, camper. Campingową przyczepę. O, zobaczcie, jakie te. Jakie fajne. Jakie fajne zabawki przy tym domu. Oh my god. Wielkie. Okej. No i tu mamy fajny dom. Taki Florida style. Więcej, to jest, gdzie ja jestem, to jest Bradenton, tu gdzie ja jestem, ale też dużo jest w Sarasocie. Tutaj mamy fajny dom duży. No i ostatni jest tutaj, też jest wielki, muszę powiedzieć. Także z drugiej strony, to są tyły domów, ok? Z drugiej strony one są bardzo ładne, mają baseny i mają widok na wodę, czyli te domy mają baseny z drugiej strony i widok na zatokę. Tu jeszcze z tej strony sobie przejedziemy. Ozdoby na Christmas, czyli święta Bożego Narodzenia. No i domy. Oczywiście te domy po tej stronie są tańsze niż te domy po tej stronie, bo te domy po tej stronie mają widok na wodę. Prawda?
ale jeszcze mamy wyspę, która jest jeszcze droższa. Bo tu nie jesteśmy na wyspie. Na wyspie są najdroższe i to jest Longboat Keys. Jest taki Anna Maria Island. Tam są bardzo, bardzo drogie domy. Więc tu wyjeżdżamy już z tych dużych. O, też fajne dekoracje na święta. I możemy jeszcze przejechać się tutaj blisko tej bramy. Jeszcze są jeszcze tańsze. Tamte są droższe nad wodą. Im dalej od wody, tym tańszy dom. Okay? Więc ten jest tańszy, bo jest dalej od wody. Nie ma widoku na wodę, nie ma widoku na nic. Tylko ma basen. Tu. I teraz jeszcze pojedziemy, zobaczymy te. Jakoś fajnie, dobrze, że znajomego kogoś mam i otworzył mi bramę. I tutaj kilka domów. Oczywiście w takim kondominium mamy wszystko przestrzeżone, bo wtedy jak mieszkasz tutaj, to musisz płacić za to, żeby strzygli trawę. A trawę się strzyże na Florydzie 2 razy albo 3 razy w tygodniu, bo inaczej by urosła. Okay. Czyli mamy takie opłaty różne, wiecie, razem ze strzyżeniem, jeżeli to jest właśnie w takim jakby osiedlu, a tu jest tak jakby osiedle, ponieważ jest ono za bramą. Jeżeli masz swój dom na swojej działce, sam możesz sobie strzyc trawę albo możesz kogoś zamówić. W osiedlu jest to robione przez kampanię. To już są mniejsze domy. Okej. Okay. To wam pokazałam trochę większe, jeszcze nie największe, jeszcze pokażę wam największe i chciałam powiedzieć, że jeżeli ktoś by chciał kupić albo wynająć coś na Florydzie, no to dajcie znać, bo mam koleżankę, która się tym zajmuje. Jeszcze zobaczymy tutaj mniejszy i przy drodze, tutaj za tym żywopłotem jest droga, więc te są oczywiście tańsze, które są przy drodze. Te, które są dalej z widokiem na zatokę, są oczywiście droższe. Jeszcze tu przejedziemy się. Zobaczymy. Tu jest dosyć duży, no ale też na ulicę to już jak ja bym wybierała i miała płacić za taki duży dom, to bym raczej wzięła dom nie na ulicę. Tu jest też wielki, prawda? Dosyć wielki, mniejszy od tamtych, które widzieliśmy, ale dosyć duży. Ten mniejszy. I ostatni. Ten żółciutki. Ładne ma wejście. Ładne ma wejście i chyba ma... Chyba to jest ten sam dom. Tak, to jest guest house, czyli dom gościnny. Jak masz gości, to jest ten. Należy do tamtego. No to na razie dzisiaj będę dalej kontynuować. Jak będę gdzieś jeździła na rowerze, to wam pokażę. Inne domy, większe domy, może na wyspie, może naprawdę coś takiego dużego pokażemy wam, naprawdę super, super dużego, ok? Na razie, Magda. Tu jeszcze na koniec wam pokażę, gdzie moja córka uczyła się grać w tenisa w tym klubie, gdzie mój syn uczył się grać w tenisa 30 lat temu w tym klubie. Aj, to były czasy. Na tej ściance się uczył. I tutaj są takie domy, dwa duże dosyć, które są na wodzie, więc zobaczymy tą wodę, o której wam mówiłam. Podjedziemy. Wjazd do domu. Ale z tej strony są kondominia, czyli to są apartamenty tutaj, które też są na wodzie. Te apartamenty są trzypiętrowe, to jest jeden apartament, który tu widzicie. Byłam w środku w tym apartamencie, więc wiem, jest tam winda.
i masz trzy piętra, góra i dół. I z tej strony, a tu jest dom, prawda, jedziemy koło domu, ale wieje. Z tej strony są te apartamenty, widzicie, pierwsze piętro, salon, drugie, sypialnia i tam na górze to jest jeden apartament i też jest widok na wodę i my tutaj nie widać, ale ja będę musiała się chyba wejść na ten kamień albo może widzicie teraz nie wiem, zaraz może jakoś ten rozchylę, o nie wiem, czy było widać wodę. Ale zaraz, sekunda, może wejdę na ten kamień, to wam pokażę. O! Widać wodę, wyspę. Prawda? Jesteśmy nad wodą. A to są mangrowy, tak zwane. No i tu są apartamenty. Widzicie, jak się potknęłam?